Hi, Dave. Jesteś gotowy? Yeah, man. Then show me what you got. Ten gość doprowadził mnie dzisiaj do łez. Popatrzcie. Tak samo jak wy, moi drodzy, mam nadzieję, doprowadzicie mnie do płaczu swoimi komentarzami, o których nie możecie zapominać. No i pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Dave, nie śmiej się, bo to ważne informacje, wy o tym doskonale wiecie. A teraz już dwa przepisy. Amerykański i inny. Na najlepsze skrzydełka. Ja nie jestem taki, żeby gości od razu obrażać. Przyjechał z Ameryki, prawie że wujek. Nie śmiej, to jest poważny odcinek, poważny challenge. Dam ci szansę dzisiaj. Bo jesteś zawodowy, jesteś... Tak się pewnie czujesz? No, przecież to jest amerykańskie danie. Dlatego ja nie będę robił amerykańskiego, tylko zupełnie inne, ale równie smaczne. Dave przed chwilą się przyznał do czegoś. Problem polega na tym, że przyznał się dopiero przed chwilą. To prawda. O co chodzi z tymi skrzydełkami i twoim przepisem? Tłumacz się teraz, bo to może determinować proces tworzenia dzisiejszego przepisu. Powiem tak. Go. Bardzo się cieszę, że robimy skrzydełka dzisiaj, bo to jest chyba moje ulubione amerykańskie danie. Powiem tak, że w Stanach są restauracje, gdzie tylko sprzedają skrzydełka. I to jest ulubione jedzenie w Stanach, jak jest Super Bowl, to znaczy najbardziej oglądany mecz w Stanach z futbola. Tak jest. I wiem, że w jednym... Jest tylko jedno danie. Jest tylko jedno, nie, są różne, ale powiem tak, że im zabrakło kurczaków w Stanach, żeby sprzedawać skrzydełka. Okej. Okay. Że... I ty masz ten przepis, który oni robią? Nie, każdy ma inny przepis, ale powiem tak, że najważniejsze, jak się robi amerykańskie skrzydełka, to jest to, żeby te skrzydełka były chrupiące. Jednak. Tak, jak nie są chrupiące, to uważam tak, to nie. Zapamiętajcie to. Pierwsza tak. Ważna rzecz. Pieczemy najpierw skrzydełka, a później robimy dobry sos. Żeby były chrupiące. Mm-hmm. Twój sposób. Pracowałeś nad nim ile lat? Od tego czasu, jak miałem 19 lat, a teraz mam 36, to sporo czasu. Dobra. I 16 lat przynajmniej, 17 lat. I przez długi czas zawsze mi źle wychodziły i zawsze ta skóra była taka blech. I to jest najgorsze. Że nie, ta skóra ma być chrupiąca i to jest najlepsza część. Ja uważam, powiem tak, że jak zamawiasz skrzydełka i one nie są chrupiące, to jest tak samo, jakby ktoś zamówił steka, który był całkowicie ugotowany. Dobra, żeby nie przegadać tego odcinka, zabieramy się do roboty. Dave pokaże wam swój sposób amerykański, jak zrobić chrupiące skrzydełka. Ja trochę skopiuję, ale pokażę wam też inny, bardzo fajny na to, żeby ta skóra była rzeczywiście chrupiąca. Skrzydełka można zrobić bowiem tak samo na wiele sposobów, jak polski bigos. Jakie koneksje są pomiędzy kuchnią polską i amerykańską? Dave wam wyjaśni za moment. My do roboty. Zaczynamy, tak? Start po amerykańsku. Let's go. Let's go. Zwykła mąka. Zwykła mąka i sól, pieprz, ile chcecie tak naprawdę. Ja myślę, że przez to, że się używa oczywiście ten sos, no. To tak naprawdę ja mało przyprawiam. I w ogóle nie marynujesz skrzydełek? Nie. Ty uznajesz, że nie trzeba ich w ogóle wcześniej marynować? To jest tylko moja opinia, ale okay. Mi się wydaje, że ta skóra już jest nasączona, nie wiem czym, tłuszczem chyba. Który jest smaczny, jak się ładnie wytopi. Tak, ale jak marynujemy, to wtedy dodajemy więcej wilgoci do tych skrzydełek. Okay. To jest tak raczej, ja uważam, niepotrzebne, bo chcę, żeby już ten tłuszcz wypłynął, żeby to było chrupiące. Okej. Okay. Tak. Ja to szanuję. Tak. Naprawdę. Miska ci nie przeszkadza, czy wolałbyś siatkę po zakupach? Tak. Bo rzeczywiście w Stanach ludzie tak mówią, że tak robią, że biorą siatkę, że jakąś starą, może być z Lidla na przykład, i tam wrzucisz mąkę. Mamy tylko nowe w Lidlu siatki, ładne, czyste. To najlepsze, nie? No. To tam się wsypuje mąkę do siatki, po prostu się to otwiera, wrzuca wszystko razem i się tak wszędzie i koniec. Ale w misce dasz radę. Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy. Dobra. Sól i pieprz ja poproszę teraz. Dobrze. Ja nie będę doprawiał samych skrzydełek, znaczy samej mąki, ale skrzydełka od razu solą i pieprzem. Tak naprawdę to dużo czasu nie zajmuje. Mhm. Myślę, że tak naprawdę najdłużej się po prostu czeka, jak to się piecze. A oprócz tego, jak masz tą siatkę, to wsypujesz mąkę, możesz doprawić tą mąkę, wrzucasz skrzydełka, szczególnie, że te są tak fajnie pocięte. Od razu gotowe. Tak, i to jest pierwszy raz widzę, że sprzedają tylko takie, bo to są najlepsze. Ta druga część też jest fajna, ale ta jest najlepsza, nie? Tu są dwie kosteczki, tak. Chyba są idealne proporcje tłuszczu w tej skórze do mięska, prawda? Że one są, nie są takie tak. Rozbudowane. Dobra, masz już wszystkie? Jeszcze jeden mi został. To bierz.
jest takie danie, którego, wiesz, bo ja chciałbym cię zapytać o jedną rzecz, bo i super, że pytacie w komentarzach i na te komentarze będziemy odpowiadać. Pojawiło się kilka komentarzy, na przykład, czy jest jakieś ohydne danie w kuchni amerykańskiej, którego nigdy nie zjesz albo którego nie lubisz? Nie, ale uważam, że jak po to prostu... nie ma? Ja podpowiem ci, żeby ci było raźniej. W kuchni polskiej takim daniem jest zupa fasolowa dla mnie. Nienawidzę. Dla niektórych czernina. Jadłeś czerninę? Z krwi zupę. Znaczy ja jadłem, ale w Czechach, nie w Polsce. Okej. I było dobre. W porządku. To ja lubię. Nie obrzydza cię to? Nie. A, no to super. Nie, nie. Ja myślę, że nie, można odwrót. Że w Polsce ludzie jedzą bardziej takie paskudne rzeczy niż w Stanach. Na przykład? Na przykład kaszanka, galareta, tatar i to jest dla Amerykanów, to jest takie oni by tego nie jedli. Znaczy ja to lubię oczywiście, uwielbiam tatar, ale jak mówisz komuś ze Stanów, że o, będziemy jeść surowe mięso, to oni tak czy ja umrę? tak można? To nie, raczej nie. Dobra, Dave i drodzy kochani moi widzowie, teraz sekret kolejny dla was. Jeżeli nie wystarczy wam sama mąka, która jest absolutnie doskonałym pomysłem, sprawdzonym, bazującym na 10-letnim doświadczeniu amerykańskiego, oryginalnego Dave'a, to jest jeszcze jeden pomysł, który wam podrzucę, który doskonale się w tym przypadku sprawdza. Otóż do mąki możemy dodawać, co często się spotyka, odrobinę proszku do pieczenia. On tego powoduje, nie robiłem, że skórka ładnie zaczyna chrupać. Pół łyżeczki do mąki. Wymieszajcie najpierw z mąką. Dokładnie. Ja używam tej samej co Dave, żeby nie marnować. Okay. I żeby się troszkę przypasować. No i robię dokładnie to samo co Dave, czyli mąka i cyk. Każde skrzydełeczko opanierowane. Masz doświadczenie na polu obserwacji różnic, tak, czy tych elementów, które łączą kuchnię polską i amerykańską. Jest coś, co nas łączy? Bo to, że się różnimy, to wiem. Tak. Każdy z nas to... Ale czy jest jakiś element w kuchni polskiej i amerykańskiej? Bo wiesz, skąd są hamburgery? Nie wiem, czy wiesz. Z Hamburgu. To nie jest amerykańska potrawa. A być może Buffalo Wings, jakiś Bogdan kiedyś pojechał i zrobił. Ja uważam, że kuchnia polska mi lepiej smakuje. I jak miałem dużo moich znajomych ze Stanów, którzy byli w Polsce, no, i nie tylko ze Stanów, z Hiszpanii, i oni zawsze byli zachwyceni, że polska kuchnia jest taka dobra. Że ja mam takiego kolegę, który ze Stanów, ale pracował w restauracjach całe życie i uwielbia jedzenie. I to jest taki foodie, nie wiem, czy tak się mówi w polsku, że ktoś jest foodie. Umiłowany do jedzenia. Tak, i on właśnie mówił, że on powiedział, że był w Polsce i był zaskoczony bardzo pozytywnie i powiedział, że nie wiedziałem, że Polska jest taki foodie country, że to jest taki kraj, gdzie naprawdę jest dobre jedzenie. I nikt się tego nie spodziewa, ale ja uważam, że polskie jedzenie jest naprawdę bardzo dobre. Proste. Proste? Nie, tak, nie wygląda ładnie. nie wygląda ładnie, ale jest pyszne. Ładnie wyglądają skrzydełka w stylu amerykańskim mieszane. Chyba powinienem to tak zrobić, co? No, bez reklamówki. Bez Widzisz? Twoje życie się od dzisiaj zmieni. Możesz żyć bez reklamówki. Ja bym tak nie zrobił, by mi to wszystko wypadło. Chcesz spróbować? Nie. A to są moje skrzydełka, także... Nie. Lepiej nie. Na pewno wypadną. Dobra. Skrzydełka zamarynowane i teraz moim zdaniem, nie wiem, jakie jest twoje zdanie, powinny szybko trafić do piekarnika, żeby mąka nie nasiąkała zbyt długo wilgocią, tak? Tak, zgadzam się. Jaka temperatura, jaki czas? Ja przynajmniej przeważnie robię przynajmniej 200, czasami 220, nie wiem. Wysoko? Okej. Okay. Tak, ale... I jak będą jak golden brown? Golden brown, tak, żeby było chrupiące. To jest najważniejsze. To kładziesz bez niczego też, tak? Jest. Wiesz co, bo ja słyszałem też o tym, że tak jak prosta jest ta potrawa, czyli te skrzydełka, to prosta też jest kuchnia amerykańska. Powiedziałeś, że kuchnia polska jest prosta, co prawdopodobnie wielu Polakom nawet wydaje się dziwne, no bo my kombinujemy ze smakami. Ale amerykańska jaka jest? Jak ty byś ją mógł określić, nie wiem, w dwóch zdaniach? Dwa zdania taka możesz powiedzieć o kuchni amerykańskiej. Międzynarodowa. Po prostu? Ja myślę, że to jest takie, że ludzie z całego świata tam przyjechali i w jakiś sposób stworzyliśmy to jedzenie. Tak jak ja uważam, jak ja myślę o amerykańskiej kuchni, to myślę o włoskiej kuchni. Okej. To jest taka amerykańsko-włoska. I to jest chyba najbardziej znane danie. Albo meksykańskie Tex-Mex. Jest takie coś, to nie jest Meksyk. Oni tego nie jedzą w Meksyku. Tak. To jedzą w Stanach. To jest Tex-Mex. To wiesz, to jest albo chińskie jedzenie. Oni tego w Chinach nie jedzą. To jest takie specjalnie zrobione dla Amerykanów. I to jest coś, co niewątpliwie łączy kuchnię polską z kuchnią amerykańską. Tygiel kulturowy.
bo jak dobrze prześledzicie kuchnię polską, to może się okazać, że dokładnie tak samo jest u nas. Bierzemy skrzydełka? Tak, tak. I za ile minut? Golden brown minut? Nigdy nie liczę. Na golden brown minut. Tak, tak. I like it. I like it także. Cyk. Idzie do góry. Może tak, cyk. Skrzydełka są w piecu, więc teraz trzeba zabrać się za istotę Buffalo Wings, czyli sauce. Mm-hmm. Sauce. Jak zbudujesz sosik? Co dodasz? Na pewno barbecue sauce. To już, ładuj. Już jest otwarte? Okay. Nie wiem. Tylko można, jest jakaś łyżka, czy na palec? Na palec. Okay. Chcę spróbować, czy... Tak, on jest dobry. To mruczenie chyba jest aprobatą. Wiesz co, ja myślę, że może trochę oliwy dodam. Oliwy? Ale tak troszeczkę. Może być włoska? A mówiłeś o włoskiej kuchni w kontekście już, ile? Już? Wystarczy. Tak. Dobra. Zobaczymy, jak to smakuje. Jakiś sandwich sauce. Ten chyba nie będzie dobrze się mieszał z tym barbecue. Zobaczymy na hamburger sauce. Mm-hmm. No i? Może tak troszeczkę dodamy. Dodaj troszeczkę. Nie za dużo. No i wymieszamy, ale myślę, że... Jak jest tradycyjnie? Jak ty byś miał, byś był w domu, to co byś dodał? Z czego byś zrobił ten tradycyjny sos twój? Powiem tak, są różne sosy. Jak chcemy robić prawdziwe buffalo, bo buffalo to jest smak. To jest smak sosu, to jest ten buffalo. I od razu wyjaśnij jeszcze, dlaczego nazwa buffalo. Bo to jest chyba z Buffalo, New York. To jest takie miasto w Nowym Jorku. Tam powstały skrzydełka, które zna cały świat. Skrzydełka, które muszą być ostre, bo jak sam mi wytłumaczyłeś, słuchajcie, są wings i buffalo wings. Tak. Wings to po prostu pieczone, a buffalo wing to sosem ostrym. To mogą być na przykład honey barbecue. Okay. I właśnie masz miód tutaj? Mam. O, to damy, zrobimy honey barbecue. Ale na przykład, jak ja robię skrzydełkę w domu, to zawsze robię różne. To zrobię jeden, na przykład honey barbecue, to jest takie słodkie, tak może troszeczkę dodam sosu ostrego, może. Troszeczkę. Ale ogólnie po prostu to jest barbecue. Słodycz musi barbecue, być. Tak, barbecue, trochę ostre i miód. Smoky and sweet. Exactly, sweet and smoky. Ale też jak chcę zrobić barbecue, czy nie barbecue, buffalo, to wtedy biorę na przykład masło, i rozpuszczam, roztapiam to masło i wtedy dodaję dużo tego sosu ostrego. Aha. I tylko tyle. I po prostu polewasz nim gotowe skrzydełka. Tak, tak. I wiem, że to może być ostre. Wiesz, w Stanach myślę, że jemy bardziej ostre rzeczy. Myślę, że mi się wydaje, że w Polsce ludzie są nieprzygotowani na takie ostre dania. Ja jestem przygotowany. Jeszcze nie wiesz, na co mnie stać. A ja ci pokażę, na co mnie stać. Oczywiście. Cytując klasyka. To zobaczymy później, nie? No, to teraz szybciutko u mnie. Kochani, ja postanowiłem powalczyć z Dave'em, jeśli chodzi o te Buffalo Wings, ale z ziemi polskiej. Czyli coś, co jest zbudowane na bazie produktów nam bliższych sercu. Miód gryczany. Ta słodycz w przypadku skrzydełek jest ważna. Dlatego też skrzydełka będą lekko słodkawe. By wspomniałem o tym, że nam bliższy sercu i nie tylko, to też miód. Pitny. O, tak? No. Poważnie? No. Wow, okej. Okay. Cyk. O! To jest hicior. Okej. Okay. Tym cię powalę. Okej. Okay. Tak. Kwiat czarnego bzu. I troszeczkę tego kwiatu czarnego bzu. To jest coś, co powinniście zapamiętać. To dobry skrzydełek, dobry sos, bazując na likierach, nalewkach, syropach, które sami możecie zrobić albo kupić, coś, co jest bardzo charakterystyczne dla kuchni polskiej, można, moim zdaniem, do tych skrzydełek dodać. No i wreszcie, w moim przypadku esencja, kwintesencja, czyli po pierwsze musztarda, taka z dużą ilością gorczycy, nierozgniecionej za mocno. Gorczyca, jeden z najbardziej charakterystycznych chyba produktów kuchni polskiej i gruszka. Okay. To zobaczymy, no pokaż. Świeża gruszka, połączona z musztardką. Moim zdaniem doskonale tutaj się sprawdzi w kontekście sosu, zbudowania go razem ze skórką, w której to jest mnóstwo aromatu, więc cyk, na razie tyle. Zobaczmy. Jak twój? Mieszany, gotowy? Znaczy, wiesz co, spróbuję, zobaczymy. Wiesz, mój jest bardziej prosty, ja nie jestem kucharzem, to... Myślę, że... Może być. Wiesz co, ja może po prostu dodam jeszcze trochę tego. Czosnku? Tak. Czosnku. Dobra, zrób czosnek. Ja sprawdzę, jak się mają nasze skrzydełka.
wspomniałeś o tym, że trzeba je obracać? Jak już po jednej stronie będą chrupiące, to wtedy trzeba odwrócić, żeby druga strona była chrupiąca, nie? Skrzydełka gotowe. Jak pan ocenia stopień chrupkości? Tak ważny Golden przecież. Golden brown, tak jak mówiłem. Prawda? Bardzo dobrze. 30 bardzo minut. Dobrze. Dla jasności były skrzydełka w piekarniku w temperaturze 190 stopni. W połowie pieczenia inaczej. Jak się ładnie zbrązowiły od góry, Dave poprosiłby je obrócić na drugą stronę, co uczyniłem. I teraz poprosiłem koleżankę, by nam przelała sosiki. Mamy tutaj dwa sosiki. Twój, do skrzydełek i mój. I normalnie powinniśmy co? Obtoczyć je w tym sosie? Znaczy, powiem jak? Tak, że no. Ja biorę... Reklamówkę. Nie, tak. tym tutaj, tym razem to nie. Jak się mówi? Pan. Taki, nie, patelnię. Pot. Nie. Garnek. Garnek z przykrywką. Wtedy biorę wszystkie skrzydełka do tego garnka, sos, przykrywam i potem tak. Ja już wiem, dlaczego ta kuchnia amerykańska i te skrzydełka są tak skomplikowane. Trzeba mieć, zadbać o reklamówkę, trzeba zadbać o garnek, których w ogóle nie używacie tak naprawdę do tej potrawy, ale żeby mieszać w czym. No dobra. Dave, challenge dla ciebie, bo sosy wiemy, wiecie jak je zrobić. Spróbujcie, ocencie, dajcie znać w komentarzach, który wam lepiej smakuje. Czy taki fruity mustard, czy też honey barbecue. I chrupiące skrzydełka. Jedne z odrobiną proszku do pieczenia, żeby skórka była chrupiąca, choć jak widzicie wyglądają absolutnie apetycznie. Na jednej i na drugiej tacy. I teraz poprosiłem znajomą, żeby nam przygotowała różne sosy. I to jest challenge dla nas. Okay. Kto zabrnie dalej, dobra? Ona te sosy wybrała, inspirując się pewnymi rzeczami, które to zapisała na odwrocie. Dobra, ja będę czytał dobra. I jemy. Dobra. Obserwujcie. A może najpierw tak sauté. Ocenimy, co? Tak, okej. Okay. Dobrze. Wiesz co, ja spróbuję twoje. Że mój lepszy jej wygląda? Znaczy nie, może ty nigdy nie jadłem takiej. Jest okej. Okay. Czyli jakbyś mógł przetłumaczyć na polski, że jest super tak fajny. Tak może być. Jest różnica między amerykańskim OK i polskim OK. Jest. Daj, ja sobie włączę u ciebie. A twój jest jaki? Dobra. Ale nie OK. Nie lepszy niż OK. Mówiąc w gwarze lokalnej, pamiętaj, każda pliszka swój ogonek chwali. To jest pliszka. Ptaszek taki. Nie znam. Jak jesz, skrzydełka, to zawsze musisz mieć ten ręcznik papierowy. Bo to jest ważne. Ale myślę, że istotą też jedzenia skrzydełek jest to, że mamy brudne rączki. Tak. Tego się będziemy trzymać. I nie można jeść nożem i widelcem. Okay? To jest chyba nielegalne. To co? Próbujemy pierwszego? Tak. Uważaj. Od widzów. O, super. Od widzów, czyli ktoś napisał, jaki to powinien być sos. Nie mamy pojęcia w skali Scoville'a, ile on ma stopni. Nie wiemy, jak jest bardzo ostry, ale pewnie to zobaczycie. To moczymy, dobra? Pierwsze. Wygląda trochę jak taki klasyczny sweet chili, nie? Tak, tak to wygląda właśnie. Sweet chili, ale... Jest bardzo sweet. Ale trochę tak... Bardziej sweet niż chili. To prawda. Słaby. Słodki, bym powiedział. Ostry słaby. Nie. Nie, w ogóle. Dobra. Ale super, dzięki za propozycję. Ten ma... A, bo ten ma rogi. Czyli powinien być trochę ostrzejszy. Zobaczymy. Od diabła tasmańskiego. Ale to brzmi ostre. Dobra. Ale zobaczymy, czy konsystencja będzie. Jest luźniejsza. Nie jest taka zaciągnięta. Dawaj. Goście moje pierwszeństwo. Dziękuję. To jest fruity właśnie, takie jakieś owocowe, ale ostrzejsze na pewno. Trzeci? Tak. Ma większe rogi i bardziej czerwony. To jest od żony. Nie, nie mam. Nie wiem od czyjej to żony, ale niech będzie. Może to jakaś przenośnia. Jak? Słodki. Też ostry. Trochę widać to po twoim grymasie na twarzy. Jest ale ostre. No. Ale maczaj sobie spokojnie. Okay. Mam go dużo podobno. Zachowajcie umiar. Choć organizm
Zakrztusiłem się. Choć organizm człowieka jest w stanie się przygotować do i przyzwyczaić do ostrych rzeczy, to nie próbujcie tego w domu, jeżeli nie jecie ostrych potraw, tak. Bo to jest naprawdę niebezpieczne, żeby było jasne. Szczególnie uwaga tutaj do młodzieży. Nie szalejmy. A ten ma już kosteczki. Tex-Mex albo Louisiana. Wybieraj. Może być to i to. Tak? Nieco łagodniejszy w kolorze, taki bardziej pomarańczowy. Trochę jak z ostrą papryką, wiecie o tym doskonale, że słodka i ostra papryka w proszku różnią się kolorem bardzo często. I bardzo często ta ostrzejsza ma właśnie taki kolor, bledszy. On już nie jest słodki. Właśnie ten sos się dodaje, jak chcesz buffalo wings. Do marynaty, do sosu? Tak. Że jest masło i ten sos. No ale ten ostatni, zobaczymy, bo to wygląda już hardkorowe. Weź karteczkę, mam brudne rączki, jeżeli ja też mam, ale okej. A ja nie chcę oblizywać paluszku, bo mam w sosie. Dobrze. od byłej żony. Mega gęsty. I widać kawałki nasion. Tak. Weź sobie więcej. No, taką byłą żonę to mogę mieć. Nie, ten jest naprawdę spoko. Mam wrażenie, że już nic nie czuję. A ten jest najbardziej taki idealnie zbalansowany pomiędzy słodyczą, ostrością i kwaśnością. To prawda. No, jest taki najbardziej smaczny. Idealny. Od byłej żony. Jeżeli chcecie spróbować sobie dobrych skrzydełek, Buffalo Wings, to macie gotowe przepisy. Pamiętajcie, dajcie znać, jak wam się podobało. Kochani, pamiętajcie o tym, żeby skomentować. Zaglądajcie na kanał Dave'a, Dave z Ameryki, na YouTubie, prawda? Tak, tak. I jeszcze jedno ogłoszenie ważne. Subskrybujcie kanał Kuchni Lidla. Dave, dzięki. Ja też dziękuję.